A wiesz, bez tych okularów jesteś po prostu piękna. Kiedy uznałeś, że chcesz mnie zaprosić na studniówkę? W tej chwili, gdy nasze spojrzenia się spotkały. W tej chwili, gdy spotkały się nasze oczy. Co to było? Nie podejrzewałem, że się w końcu zejdą. Oni byli tacy różni. Przecież oni wszyscy to jeden gość. 5 gwiazdek. Hej! Jedna gwiazdka. Weź, nie możesz skomentować Tobiasa. Nie prowadzi żadnej firmy. Larry, chcę, żebyś tam zaprojektował stronę. Ale to sklep z butami. Sklep z butami i z leniwą obsługą sieci. Larry, możesz unieść mi brew? Już się robi! Strona gotowa! Świetnie! Skomentowali mnie? Jedna gwiazdka? Za mały i okrągły, jedna. Hej! Ma fatalnie spaczony gust i za dużo się zastanawia. Hej, osobiście farbowałem. Mogłem dobrać inne kolory? Słońce jest za gorące. Jedna? Nie poleciłbym w żadnym układzie słonecznym. Daliście jedną gwiazdkę? Sam jestem jedną gwiazdą. Dyrektorze Brown, co się stało? Otrzymałem dziś okropny komentarz. Jedną gwiazdkę? Nie, ze 3 gwiazdki, ale uczeń zrobił tyle błędów, że kuratorium i tak mnie zwolniło. Chcecie nielegalne DVD? Absolutnie nie. Nie jest dobrze. Inni wykorzystują naszą stronę, żeby komentować, co się da. No, i co w tym złego? To, że komentujący stali się komentowanymi. Słabe to. 2 gwiazdki. No co jest? Nie pomożecie mi? Przepraszam, nie będziemy ryzykować. W ostatnim komentarzu ktoś napisał: ratownicy medyczni to, medycy ratujący tamto. To mam tu tak leżeć i cierpieć? Pacjentka się awanturuje. 1 gwiazdka. No! Nudna sytuacja. 1. Gumball! Wysiadaj! Zrób coś z tymi termitami! Zjadają mi dom! Przepraszam, nie mogę sobie pozwolić na więcej negatywnych opinii. Termity mają silną reprezentację w sieci. No dobra, będziemy spali w aucie. Dobrze, że chociaż mam jeszcze kochającą żonę. Hej, ale co to jest? Co tu się dzieje? Tato? Co się stało? Goście w sklepie powiedzieli, że łysi nie potrzebują grzebieni, więc dałem im 1 gwiazdkę. To oni dali mi 1 gwiazdkę. Co będzie, jeśli stracę i tę gwiazdkę? Co ci, których nie znam, pomyślą o mnie w internecie? Tato, komentarze innych nie mają znaczenia. Liczą się tylko nasze. Dlatego zrobiliśmy tę stronę. Dziwna logika, 1 gwiazdka. Może mieć rację, Gumball. Brak wsparcia dla brata, 1 gwiazdka. Nie ruszajcie się. Jeśli nic nie będziemy robić, nic nie pójdzie źle i nie dostaniemy słabego komentarza. Dobra. Jeśli nikt nie będzie się ruszał, nic złego się nie stanie, tak? Okropny kierowca, za szybko! O wiele za wolno! Za bardzo szarpie! Straszna strzęda, 1 gwiazdka! Jedzie i gada, 1 gwiazdka! Pani władzo, proszę działać! Zostały mi tylko 2 gwiazdki. 1 zły komentarz i pójdę szlifować krawężniki. I wtedy będę musiał działać. Już wiem! Zrobiliśmy stronę, by dawać złe komentarze, ale to wszystkich uziemiło. Jeśli damy stronie zły komentarz, to strona też zastopuje. Strasznie przegadana wypowiedź, 0 gwiazd... Wtrącanie się, 1 gwiazdka! Ohydny płyn pokoleniu! Śliska skórka, 1 gwiazdka! Larry! Czego chcesz? Tylko ty masz przyzwoite komentarze, musisz wstawić stronie 0 gwiazdek! Jasne, już się robi. Zaraz, zaraz. Zrobię to, ale pod jednym warunkiem. Wal śmiało! Ktoś tu będzie musiał przyznać, że jest łysy. Oczywiście, ma się rozumieć. Darwin, przyznaj, że jesteś łysy. Co? Nie jestem łysy. Mam na głowie zdrowe łuski. Mam tego dosyć. Masz rację. Gumball, przyznaj. Ty, tylko ty. Łysy. Jesteś łysy. Nie jestem łysy. Dobra, no to dam stronie 5-gwiazdkowy komentarz i już nigdy jej nie zatrzymacie. Nie. Jestem łysy. Nie jestem łysy. Nie jestem łysy. Co kto o mnie myśli? Hurra! Znów mogę traktować listy polecone jak śmieci. I znowu mogę biegać! Hurra! Co jest? Strona zastopowała! Hurra! Udało się! Dało się 0 gwiazdek! To wszystko twoja wina! Promień słońca odbił się od twojej łysiny! To by się nigdy nie stało, gdybyś nie był łysy! Dobra, więc przyznaję. Jestem łysy!